Jesienna pora, drodzy Państwo, i temat bardzo jesienny dziś w diecie od kuchni. Marzena Kasprzak, dietetyk jak zawsze. Dzień dobry. Witam serdecznie. A mówić będziemy o grzybach. Grzyby, kiedy porusza się ten temat, bardzo często spotykam się z opinią, że właściwie to nie mają żadnych wartości odżywczych, że to tylko kwestie smakowe, no i oczywiście frajdy ze zbierania. Czy tak jest? Troszeczkę tak, a znowu z drugiej strony trochę nie. W zależności od tego, po pierwsze, jakie grzyby wybieramy? No bo jeśli głównymi grzybami w naszym menu będą na przykład pieczarki. Czyli nieleśne grzyby. Nieleśne grzyby. Takie bardzo przemysłowe. No to tam nie będzie zbyt wielu wartości odżywczych. Przede wszystkim dlatego, że ich pochodzenie jest zupełnie inne, tak? Są plantacje, z których są one zbierane, jest tutaj dość chemiczne środowisko i nic właśnie oprócz walorów takich smakowych nie będziemy tutaj wprowadzać. Natomiast jeśli już teraz w porze jesiennej leśne grzyby zbieramy i lubimy takie rzeczy robić, to jak najbardziej te grzyby możemy wprowadzać do naszego menu. Przede wszystkim dlatego, że po pierwsze, one mają bardzo dużo wody. Od 70 do 90% to sama woda. Czyli tak naprawdę nie wprowadzamy zbyt wysokiej kaloryczności z danym produktem. Po drugie, są niskokaloryczne, ale też mają dużą ilość błonnika, więc bardzo fajnie w kontekście pracy jelit nam podziałają. Po trzecie, będą miały tak zwane beta-glukany, czyli takie produkty, substancje, które troszeczkę działają wzmacniająco w kontekście naszych jelit i mogą na przykład polepszać naszą odporność, czy pracę naszego mózgu, więc jak najbardziej na plus. No i jest to źródło białka, może niewielkie, bo na przykład jeśli porównalibyśmy 100 gram grzybów ze 100 gramami mięsa, to tutaj ta ilość nie będzie zbyt duża. Natomiast często my tych grzybów jemy więcej, na przykład w krótkim okresie czasu, więc jak najbardziej w kontekście tego białka możemy wprowadzać. To też odpowiednia ilość mikroskładników, na przykład potasu, na przykład żelaza, na przykład magnezu, cynku, selenu, czyli znowu wprowadzamy coś wartościowego, w zależności od tego też, jakie grzyby wybierzemy. Bo na przykład kurki będą bardzo bogate w witaminę B1, a w witaminę B2 na przykład będzie ogólnie w grzybach dużo więcej niż na przykład w warzywach, które wybieramy, w zależności od 100 gram do 100 gram, porównując do tej samej ilości. W borowikach i podgrzybkach witamina D2. Więc nie bójmy się tych grzybów stosować, ale pamiętajmy o tym, żeby nie były to tylko grzyby nieleśne, takie bardzo przemysłowe, tylko raczej stawiałabym na te, jeśli już chcemy grzyby jeść, to raczej na te leśne, sprawdzone źródła. No to te leśne, borowiki, maślaki i wszystkie inne, no ale pojawia się problem zawsze z grzybami, że to bardzo ciężkostrawny produkt. To czy można tu zaradzić, czy jedyną radą jest po prostu nie jeść ich aż tak dużo naraz? Po pierwsze, nie dla każdego grzyby będą dobre, tak? Dzieci, osoby starsze, ze względu właśnie na strawność grzybów, powinny albo unikać, albo przynajmniej w dużo mniejszej ilości je stosować. Osoby na przykład z problemami wynikającymi z układu pokarmowego również, bo po pierwsze, bardzo duża ilość błonnika może tam występować w zależności od tego, jaki jakby produkt wybierzemy, więc nie zawsze będzie to działanie prawidłowe, ale też kwestia pracy nerek na przykład, pracy właśnie naszego układu pokarmowego, no i tak zwana chityna, co powoduje właśnie tą ciężkostrawność. Więc unikajmy, nie znaczy, że nie jedzmy w ogóle. Możemy je jeść, ale odpowiednio przetworzone. No bo jeśli na przykład zrobimy sos na śmietanie 36%, z kurkami, to wiadomo, że one będą bardzo ciężkostrawne, no bo ta strawność jeszcze będzie pogorszona przez ten sos, jeszcze jeśli na przykład zrobimy go z serem żółtym, żeby się fajnie ciągnął, no to już w ogóle. Natomiast jeśli mamy na przykład grzyby marynowane w occie, to już ta strawność będzie dużo lepsza, bo ocet troszeczkę zmniejszy nam kwestię trudności w trawieniu tego produktu, więc bardzo istotne jest, w jaki sposób my je przetworzymy. Czy to są grzyby na przykład na maśle obsmażane, czy na przykład gotowane, czy jest jakiś sos w miarę naturalny, możemy na przykład grzyby dodać do leczo czy do bigosu, wtedy nie ma tak wysokiej kaloryczności i ta strawność może być też dużo łatwiejsza. Czy tutaj ma znaczenie to, czy to jest grzyb świeży, czy na przykład taki, po który sięgamy na Boże Narodzenie, on już jest wysuszony i dopiero wtedy dodajemy go do potraw? Na pewno dużo większe wartości odżywcze, właściwości będą miały te grzyby świeże, no ale nie łudźmy się, jest określony sezon tylko na te produkty. Możemy oczywiście je zamrozić. To jest też fajna metoda na to, żeby te wartości odżywcze utrzymać. Natomiast jeśli nie mamy takiej możliwości, to jak najbardziej grzyby suszone. Tylko wtedy ta wartość odżywcza w kontekście mikroskładników będzie dużo mniejsza.
No to proszę pamiętać, podróżując po lasach i zbierając grzyby. Marzena Kasprzak o grzybach opowiadała dziś w Diecie od Kuchni. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję.